Lamoreczki, siemanko. Śmigam na miasto, małe zakupy. No i zawitam też dzisiaj do case shopu. Może coś kupię, pożyjemy, zobaczymy. Śmigam. Póki co jeden mi ucieka autobus, ale nie przejmuję się, bo do Carrefoura mi każdy pasuje. Pierdut. A przywitałem się z wami po hiszpańsku, dlatego że jadę po yerbę. Tak, jedna yerba mi się kończy, trzeba dokupić, żeby była różnorodność. I śmigam między innymi do sklepu kawy i herbaty świata. Pierdut. Mordeczki, zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. Jestem na Konstytucji 3 maja, zaraz tutaj naprzeciwko poczty, idę do zielarni, parę składników jest niepotrzebne, do eliksirów. Si, w końcu kurde, jeśli nie cudowny tonik, to chociaż kurde, może zrobię to lekarstwo. Rainfallsa z RDR2. Tak jest. Specjalny lek z RDR2. Pierdut. Mordeczki, zakupy zrobione. Może później wam pokażę. Akurat nie chciałem tutaj nagrywać w środku. Lecę teraz do Carrefoura. Też do herbaciarni. No i zajrzę akurat do naprawdę dużego Rossmana, bo tutaj przy Bankowej są dwa Rossmany, jeden w Carrefourze, a drugi przy Aldi. Także lecę, pierdut. No i mordeczki, tu jest ten duży Rossman, chyba jeden z największych, jak nie największy na mieście. Tutaj mamy Aldika, a tutaj Hotel Senator i też restauracja Atrium. Tam dalej są korty i hostel oczywiście. Także mordeczki, lecę tutaj, trzeba zrobić zakupy. Pierdol. Zobaczcie tutaj w Rossmanie figurki z Harry Pottera, z Pokémonów Marvel, z DC, Hot Wheelsy też są. I majsto. Może sobie kupię? Jest, zresztą chyba nie mam takiego budżetu teraz. Zobaczcie mordeczki, jakie promocje tutaj na perfumy. Również na damskie. Ile promocji jest. Tutaj w Rossmanie. Szok, kurde. Może coś kupię. No mordeczki, zakupy porobione. Do Aldika nie idę, bo i tak mi tam śmigać, ale idę do Carrefoura. Czas zrobić zakupy między innymi w sklepie kawy i herbat świata. No i oczywiście do samego Krefa też wpadnę, bo fajne promki są między innymi na wegańskie sery z Violife'a. W dobrej cenie, trzeba kupić. Pierdut. No i mordeczki, przybyłem tutaj. Przybyłem tutaj do sklepu kawy i herbaty świata, a taką yerbusię akurat w Akapi. Wcześniej takiej nie piłem, dopiero co przywieźli. I tak, wąsów nie mam. Nie udało mi się przytrymować. Mordeczki, zobaczcie jaka promka. 14% taniej na takie pomidory z Podrawki. Wiadomo, te carrefourowskie są tańsze, ale Podrawka to jest naprawdę bardzo dobre. Słuchajcie, z apką tylko. Opłaca się. A teraz mordeczki, jestem w Lumpeksie. Dyskont odzieżowy Ewa. Tutaj w pawilonie Skorpion. Przy ulicy na Szlakowisku. Jest tutaj oczywiście dział męski. Ale już widzę, że jest dział z czapkami. Może coś wyłowię dla siebie. Pierdut. A teraz zobaczcie na to.
FC Bayern stand the students, du wirst niemals untergehen. Idealna. Jak dla mnie. Jakby na mnie czekała normalnie jeszcze. Zobaczcie. Tutaj inne. Ale to za chwileczkę wam pokażę. A, i są krawaty. O, może coś dla siebie wydropię. No i zobaczcie, oprócz tej czapeczki Bayernu, jeszcze taki krawat jedwabny z CIA. Normalnie. Reszta to niestety w większości poli, także ja nie biorę takich. No i mordeczki, dotarłem pod Hayes Shop. Zaraz lecę, to jest w podpiwniczeniu tutaj w Skorpionie. A tamten, tamten akurat Lumpex, w którym byłem, no to też jest tutaj, tylko że od drugiej strony w pawilonie Skorpion na górze. A Hayes Shop jest tutaj na dole. Pierdut, lecę. No i mordeczki, proszę bardzo, pierwsza bandana 100 Pro. Naprawdę konkret, fajny materiał, 49Z. Prawdopodobnie wezmę, albo taka czacha, zaraz przymierzę, pierdut. Tak się prezentuje ta czacha. No szczerze mówiąc, ta mi jakoś bardziej leży. Biorę tą, chociaż ta jest tańsza. Ale kurde, jak ma mi się akurat podobać, to warto dopłacić tą dyszkę. Pierdut. No i mordeczki, zakupiona. Reklamówki nadal mają firmowe. Smyczek niestety już nie. A tutaj jeszcze zobaczcie. Tak. Do jaranka. Jest. I to odpyty. Są też nerki różne. Paski. Saszety. No i tak dobrze widzicie. Odżywki dla sportowców. A teraz jeszcze pokażę wam tutaj graffiti. I oczywiście będzie miniaturka. Pierdut. No i mordeczki, proszę bardzo. Tak, mają tutaj taki dzwonek. O kurde, jest konkret. Troszeczkę się to zestarzało, zobaczcie. Ale wygląda nieźle. Pierdut. No i mordeczki, ja już tutaj na dzielni. Wracam na kwadrat. Oczywiście pogłacz Erdera. A tak się prezentuje w świetle dziennym moja nowa bandamka. Bandamka, no, nowa chusta. Także mordeczki. Nie wiem, czy widzicie tutaj, ale na słupach są flagi polskie, bo jutro jest. Nagrywam to 14 sierpnia, więc jutro, 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego. Nie wiem, czy cokolwiek będzie tutaj w Starachowicach, jakiś piknik militarny, ale niestety mam awarię nogi, nie dam rady się wybrać, może sobie tylko obejrzę defiladę w telewizji i to wszystko. Trzymajcie się. Wielki pozdro. Elo. Pierdut.